Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak pokonać Baltazara w misji Infiltruj wieżę wschodzącego księżyca i to jest jedna z podmisji Znajdź relikwie Kotrika Torma. W tym poradniku chodzi o to jak pokonać Baltazara nie rozpoczynając z nim w ogóle walki, ponieważ jeśli zaczniemy z nim walkę, no to niestety on wywoła swoją wielką armię, no i w cztery osoby nawet nie mamy szans. Prawdopodobnie, jeśli nie jesteśmy za bardzo rozwinięci z naszymi postaciami, nie mamy szans, żeby go po prostu pokonać, więc musimy po prostu go tak pokonać, żeby on nie rozpoczął walki, żeby się walka turowa nie zaczęła. Oczywiście w tej misji nie musimy z nim walczyć i możemy pozwolić mu, żeby zabrał pieśń nocy, tą panią pieśni nocy, ale no mimo wszystko chodzi o to, żeby tą panią pieśni nocy zatrzymać, ponieważ nasza koleżanka tutaj z naszego teamu, Posępne Serce, na nas się pogniewa, no i odłączy się od naszej drużyny, a tego byśmy po prostu nie chcieli, ponieważ no jest to dość mocna postać, która mimo wszystko dużo pomaga w całej naszej kampanii w Baldur's Gate 3. Dobrze moi drodzy, bez zbędnego gadania pokazuję wam po kolei co należy zrobić. Dobrze, w pierwszej kolejności musimy oczywiście mieć cztery postacie, przynajmniej cztery postacie, bo to nam bardzo dużo pomoże. Ja na początku miałem trzy postacie, ale zapomniałem, że mogę właśnie u tego marniej wywołać sobie kolejną dodatkową postać do naszej drużyny. I co jest najważniejsze, żeby ta postać, nie wiem czy będziecie mieć tą samą, ale być może to są domyślne te same postacie, Kers, on się nazywa, będzie miał taki czar jak cisza. I właśnie na tym czarze, na tym zaklęciu najbardziej nam zależy. Więc jeśli macie tutaj tego Marnej, do niego podchodzicie, Marniej, przepraszam, i wybieracie sobie, chcę pomówić o najmitach, zwerbuj najmitę. No i oczywiście nie mogę zwerbować, bo ponieważ już takiego posiadam. Ale możemy odprawić najmitę, pokazuję wam, jeśli nie macie żadnego zwerbowanego. Ja zrobię odprawiam, chcę zwolnić, będzie to Kers. Tak, zwerbuję najmitę ponownie, ale muszę niestety stówkę zapłacić. No i jak się okazuje, to są chyba domyślne te same postacie. My wybieramy Kersa. Kers jest dla nas najważniejszy. On ma, nie wiem czy tutaj mogę rozwinąć jego czary, ale nie pokazuje się. Dobra, nieważne. Wyrusz w drogę, wybieramy go. Okej, mamy go. Teraz sobie wezmę na niego. Musimy rozwinąć postać do naszego levelu. Ja mam obecnie szósty poziom, więc pozwólcie, że przewinę to. Dobrze, no już awansowałem do samego końca postać Kersa do szóstego poziomu, tak jak cała moja reszta załogi. Widzimy, jest cisza, super, na tym czarze nam najbardziej zależy. No dobra, no to w takim razie lecimy do naszej potyczki z Baltazarem. A i zanim wybierzecie się w podróż i zbierzecie drużynę, warto, żeby jedna z waszych postaci posiadała tłuszcz, butelkę tłuszczu, najlepiej dwie sztuki. Dwie sztuki butelki tłuszczu, pamiętajcie, żeby zebrać ze sobą przed wyruszeniem w drogę. Okej, moi drodzy, jesteśmy właśnie przed potyczką z Baltazarem. Widzicie, jeszcze walka się nie rozpoczęła. On z nią na razie rozmawia. Naszym celem głównym jest tak, żeby najpierw skoczyć sobie tutaj całą drużyną. Skaczemy sobie. Okej, wszyscy po nas skaczą. Następnie możemy w sumie przegrupować już drużynę, albo dobra, najpierw się ukryjemy. Najpierw się ukryjemy. Okej. A teraz się przegrupujemy. Dobra, ja sobie mogę pójść gdzieś tutaj. Nasz Kers musi pójść na samą górę, czyli tutaj. On będzie rzucał z góry te zaklęcie ciszy na Baltazara, bo wtedy on nie będzie mógł wywołać tych swoich przydupasów. Dobra, tu może być. My musimy użyć Lazael. Nie wiem, czy dobrze wymawiam jej imię.
gdzieś tutaj. No i jeśli no ta nasza, moja postać Anonek, czyli ten gnom, nie będzie tutaj w ogóle przydatny, ale on posiada butelkę tłuszczu, więc przeniosę tą butelkę tłuszczu do Lazael. Dobra. Teraz sterujemy Lazael i naszym zadaniem jest to, żeby tutaj wylać butelkę tłuszczu tak, żeby Baltazar, który będzie biegł do nas, wywali się na tłuszczu. Oczywiście jest to losowe i nie zawsze udaje się to, żeby wywalił się za pierwszym razem, więc musicie zapisać, wczytać ponownie i w końcu się na tym tłuszczu wywala, nie? Wywraca, przepraszam. Dobra, rzucamy butelkę tłuszczu najpierw i rzucamy tak, żeby go zniechęcić, żeby tutaj nie podbiegł, nie tędy, tylko bardziej tędy. Żeby w ten sposób biegł. I teraz wyrzucamy drugą butelkę tłuszczu i trochę bliżej tutaj. I będzie idealnie. Okej, teraz przenosimy się na Kerca. No i oczywiście rzucamy ten czar, o którym wcześniej wam opowiadałem. Rzucamy go w taki sposób, żeby ten okrąg, końcówka okręgu łapała się jeszcze na Baltazara, żeby złapał go ten czar, ale żeby większy obszar od naszej strony zakłócał jego czary, żeby nie mógł przywołać swoich przydupasów. Rzucamy czar, możemy zrobić kontrolę F5, zawsze sobie zapisujcie, no bo teraz jak będzie biegł, no to nie zawsze będzie się udawało z tym, że się wywróci. Może mi się wywróci za pierwszym razem, a może wam się wywróci za 10. Okej, okay. On już zaczarowany, teraz będzie biegł. I widzicie, biegnie tędy. Cyk, 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 cyk. No przebiegł, nie? I teraz zobaczcie to. Przywołuje swoich przydupasów. No i nie ma sensu teraz walczyć, nie? Czytujemy. Aha, i okej, jeszcze jedno, moi drodzy. Zanim rzucicie czarem, zaklęciem, kercem, ten zaklęcie ciszy, to przełączcie się, powiedzmy, w tym przypadku na Lazael, włączcie ukrywanie się i bądźcie jak najbliżej tutaj tego tłuszczu, ponieważ, już wam mówię, jeśli Baltazar będzie biegł, to czasami wywróci się w miejscu, a czasami wywróci się przed, powiedzmy, Lazael, i zrobi takiego orła do tyłu, że niestety będziemy musieli do niego dość blisko podejść, więc każdy krok się tutaj liczy, więc warto być od razu już to przed tym tłuszczem, tą jedną postacią. Dobra, słuchajcie, rzucamy zaklęcie, no i oczywiście Baltazar musi się wywrócić, więc zapisujcie F5 i lecimy z koksem. No i słuchajcie, od razu wywinął orła tutaj, a mógł wywinąć orła tutaj, więc to też różnie z tym bywa. Jak wywinie tutaj, to będzie wam ciężko go tak daleko przepchnąć, więc lepiej faktycznie jak będzie mógł się wywalić właśnie od razu na samym początku i będzie mieć większą szansę, żeby go zepchnąć w te miejsce tutaj. Więc sobie robimy taki sposób, już podchodzimy do niego, oczywiście F5 zapiszcie sobie, bo chodzi o to, że teraz Lazael może się co chwilę wywalać na tym tłuszczu, a tego byśmy nie chcieli. Okej, okay. Podchodzimy najpierw do dziada. Lazael się wywaliła. Wczytujemy. Podchodzimy znów. Dobra, nie wywaliła się. Robimy odepchnięcie. I widzicie, jak daleko wyrzuci, nie? Akurat tutaj będzie idealnie. Wyrzucamy go. Oczywiście możecie od razu, kiedy dojdziecie do niego, możecie zapisać, ponieważ nie zawsze uda wam się zepchnąć go. Czasami bywa tak, że to jest, wiecie, to jest gra losowa, że wykonujecie odepchnięcie, no i to odepchnięcie, mimo że Lazael jest bardzo silna, no się nie udaje, bo to jest ileś tam procent szans, tak, na to odepchnięcie, to więc najlepiej zróbcie F5 przed odepchnięciem. No okej, okay, udało się, no my już Lazael nie możemy odepchnąć, więc musimy się zamienić z miejscami na posępne serce. Robimy F5, jak już nam się fajnie udało, podbijamy do niego.
No i co? No i odpychamy go w przepaść, nie? Robimy F5 w razie czego, bo posępne serce ma mniejszą skuteczność. Widzicie, 6 metrów odepchnięcia tutaj od razu nad tą ikonką jest napisane 6 metrów. Także sprawdzamy. Przepraszam, nie skok, tylko odepchnięcie. O. A tutaj nie ma metrów, przepraszam, tu mi się pomyliło. Dobra, no ale bez problemu powinien zlecieć w przepaść. No, 51% szans, ale wiecie, no, lepiej F5 wciśnijcie. Cyk. Nie wyszło. No i udało się. No, co prawda udało mi się za 10. razem posępnym sercem zrzucić go do końca, no ale jak widzicie, trzeba próbować. Jak jest 51% szans, no to może wam 5 razy, czy tam 6 razy nie wyjść, albo 9 razy, tak jak mi, a za 10. razem wychodzi. Także jak widzicie, ten sposób działa. On już nie wezwał żadnego wsparcia. Możemy podejść do pieśni nocy. No i tak naprawdę kończymy tą misję. Czyli pamiętajcie, schodzicie po cichaczu, ukrywając się z tej skałki, rozdzielacie się grupą. Kercem idziecie na górę. Lazael idziecie tutaj sobie na schody, wyrzucacie w ten sposób jeden i dwa razy butelkę tłuszczu, żeby Baltazar przebiegł tutaj, żeby się wywalił, żeby Lazael popchnęła go tam, najlepiej jak najdalej się da. No i oczywiście posępne serce kończy sprawę i popycha go, Baltazara, w przepaść. I to wszystko, także życzę wam owocnej gry dalszej w Baldur's Gate 3. Pozdrawiam was serdecznie, pa pa!